W tym nagraniu przypomnimy sobie, jakie rzeczy należy uwzględniać podczas wyznaczenia dziedziny funkcji, jeżeli we wzorze tej funkcji występuje pierwiastek i logarytm, który ma w podstawie wyrażenie z x. W tym przypadku w podstawie logarytmu mamy wyrażenie 2x plus 5, czyli musimy zrobić założenia o podstawie, ponieważ tutaj występuje x. Wiemy, że podstawa logarytmu zawsze musi być liczbą dodatnią i różną od 1. I to będą pierwsze dwa nasze założenia odnośnie dziedziny funkcji f od x, że ta podstawa logarytmu, czyli 2x plus 5, na pewno musi być liczbą dodatnią, czyli jest większa od 0. I jeszcze teraz drugie założenie od razu wypiszemy odnośnie tej podstawy, że ta podstawa 2x plus 5 musi być różna od 1. No i mamy dwie proste zależności, rozwiązujemy je. Z pierwszej otrzymujemy, że x musi być większe od minus 5 drugich i z drugiego założenia otrzymujemy, że 2x różne od minus 4, czyli x różne od minus 2. No i to była łatwiejsza część wyznaczenia tej dziedziny. Teraz część trudniejsza dotycząca pierwiastka. Wiemy, że pod pierwiastkiem zawsze musi stać liczba nieujemna, większa bądź równa 0. No i właśnie takie trzecie założenie przy wyznaczeniu naszej dziedziny musimy zrobić odnośnie tego wyrażenia, które stoi pod pierwiastkiem, czyli logarytmu przy podstawie 2x plus 5 z liczby pi, że to wyrażenie jest większe bądź równe 0. No i teraz musimy rozwiązać taką nierówność logarytmiczną, żeby wyznaczyć x, które spełniają tę nierówność. No i żeby poradzić sobie z taką nierównością logarytmiczną, to najczęściej stosujemy sztuczkę, która polega na tym, że do lewej i prawej strony takiej nierówności przykładamy działanie takiego potęgowania, że te wyrażenia wrzucamy w wykładnik potęgi o tej samej podstawie. Podstawę potęgi ustalamy taką samą jak podstawę logarytmu, żebyśmy mogli skorzystać ze wzoru z działań na logarytmach. Zaraz go sobie przypomnimy. Bierzemy to jako podstawę potęgi i w wykładnik wrzucamy po lewej stronie lewą stronę, a po prawej stronie prawą stronę. No i tutaj, żebyśmy mogli wykonać takie działanie, to niestety musimy wiedzieć, czy ta liczba, którą bierzemy jako podstawę potęgi, jest większa od 1 czy mniejsza od 1. No i tu będziemy musieli niestety rozważyć dwa przypadki. Czyli weźmiemy sobie nasz podpunkt trzeci, punkt A będzie. I w tym podpunkcie weźmiemy założenie, że ta podstawa, czyli 2x plus 5, jest mniejsza od 1. Oczywiście mógłbym też założyć, że jest większa od 0. Musi mieścić się w tym przedziale, nie może być liczbą ujemną. No i tak naprawdę ten przedział wyznaczyliśmy już w tym miejscu. To wyrażenie jest większe od 0, jeżeli jest większe od minus 5 drugich, no a mniejsze od 1, jeżeli jest mniejsze od minus 2. Czyli tutaj już krótko napiszę, że stąd wynika, że x jest większe od minus 5 drugich i mniejsze od minus 2. Czyli dla x z takiego przedziału mamy podstawę ułamkową z przedziału 0,1. No i przy wykonywaniu takiego działania, w sytuacji, gdy podstawa jest ułamkiem, znak nierówności zmieni nam się na przeciwny. Czyli możemy tutaj zapisać tę naszą podstawę, czyli 2x plus 5 do potęgi, o, już bez daszka oczywiście, piszę w potędze to wyrażenie, które tu stało po lewej stronie, czyli logarytm przy podstawie 2x plus 5 z liczby pi. Znak się zmienia na przeciwny, ponieważ nasza podstawa jest ułamkiem. No i po prawej stronie mamy to samo, czyli podstawę 2x plus 5 do potęgi takiej, jak była prawa strona, czyli do potęgi 0. No i teraz stosujemy wzór do działań na logarytmach. Jeżeli jakąś liczbę podnosimy do potęgi, która jest logarytmem o tej samej podstawie co podstawa potęgi, to w wyniku takiego potęgowania otrzymujemy liczbę logarytmowaną, czyli po prostu pi. W tym przypadku przepisujemy znak, no a po prawej stronie
cokolwiek podniesione do potęgi zerowej, oczywiście liczba różna od zera, tutaj mamy gwarancję, że ta podstawa jest różna od zera, podniesiona do potęgi zerowej, zawsze daje nam 1. Pi jest mniejsze bądź równe 1, wyszła nam nierówność sprzeczna, czyli w tym przypadku żaden x nie spełnia tej nierówności w tym przedziale. Jeżeli x należy do tego przedziału, czyli podstawa tej naszej potęgi jest ułamkiem, to żaden x nie spełnia tej nierówności. Czyli tu możemy napisać, że nasza nierówność jest sprzeczna. No i teraz rozważymy jeszcze drugi przypadek, czyli nasz trzeci przypadek, sytuacja B. W sytuacji, gdy podstawa potęgi jest liczbą większą od 1, czyli 2x plus 5, chcemy tutaj, żeby było większe od 1, no i wiemy, że tak jest, gdy x jest większe od minus 2. No to już tu krótko napiszę szybko, x większe od minus 2. No i w takiej sytuacji wykonujemy to samo działanie, czyli bierzemy naszą podstawę 2x plus 5, podnosimy do potęgi logarytm 2x plus 5 z liczby pi. Znak tym razem zostaje na swoim miejscu, nie zmienia się, bo mamy podstawę większą od 1. No i tutaj tak samo, 2x plus 5 do potęgi zerowej. Po lewej stronie zostaje nam sama liczba logarytmowana pi, większe bądź równe cokolwiek do zera to 1, czyli większe bądź równe 1. No i w tym przypadku otrzymaliśmy nierówność tożsamościową spełnioną dla każdego x, które spełnia nasze założenia, czyli dla każdego x większego od minus 2. Moglibyśmy tutaj napisać, że stąd wynika, że każdy x rzeczywisty spełnia tę nierówność, ale oczywiście musimy jeszcze uwzględnić założenie i x większe od minus 2, to stąd wynika, że x musi być większe od minus 2. Oczywiście to jest część wspólna tych dwóch przedziałów. To są wszystkie liczby rzeczywiste, a to są liczby rzeczywiste większe od minus 2. Czyli to jest kolejne założenie, które bierzemy pod uwagę, wynikające z podpunktu trzeciego. No i teraz musimy wziąć część wspólną wszystkich tych założeń, x większe od tej liczby, różne od minus 2 i większe od minus 2. No i widzimy, że częścią wspólną tych trzech przedziałów jest ten przedział x większe od minus 2. Czyli moglibyśmy napisać odpowiedź do naszego zadania, że dziedziną funkcji są wszystkie x większe od minus 2. Gdybyśmy chcieli się jeszcze upewnić, czy to założenie z punktu trzeciego, to takie najtrudniejsze dla naszej funkcji logarytmicznej, rozwiązaliśmy poprawnie, to moglibyśmy spróbować naszkicować wykres takiego logarytmu. Będzie on wyglądał mniej więcej tak i widzimy tutaj, że na przedziale od minus 5 drugich do minus 2 funkcja przyjmuje wartości ujemne, a dopiero dla x-ów większych od minus 2 przyjmuje wartości dodatnie. No i dlatego tylko dla tych x-ów większych od minus 2 możemy brać to wyrażenie, wsadzać pod pierwiastek, żeby tu była zawsze liczba dodatnia. To wyrażenie będzie dodatnie tylko gdy x-y będą większe od minus 2. No i to wyszło nam właśnie z naszych rozważań. Czyli to jest poprawnie wyznaczona dziedzina naszej funkcji.